Witam Państwa bardzo serdecznie. Kiedy przygotowywaliśmy program, uznałam, że istotnie moja prezentacja powinna być na końcu. Tu pasuje. Ale potem pomyślałam sobie, w jaki sposób ja u licha mam Państwu przedstawić kolejną porcję informacji i przebić się przez te 3 dni, podczas których uczyliście się, zdobywaliście nową wiedzę. A co takiego mam zrobić? Oczywiście mogę liczyć na efekt świeżości. Wszystko to, co zostaje powiedziane teraz, ma pierwszeństwo przed tym, co zostało powiedziane przed chwilą. Ale uznałam, że potrzebuję jeszcze jakiegoś wzmacniacza pamięci. I pomyślałam sobie, że może moja prezentacja powinna mieć dużo obrazków. Print screenów, grafiki, jakiś film się też pojawi. No właśnie po to, żeby skorzystać z tego obrazkowego wspomagacza Państwa pamięci po to, żeby jak najwięcej z tej prezentacji zostało. I tak też zrobiłam. To jest łąka. Ciekawe, o czym ona tu będzie opowiadać? No proszę, może projekcje, proszę tutaj, to bardzo ciekawe. Co to jest? Może? No dobra, uznałam, że ta łąka może być dobrym symbolem różnych projektów, które robi Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. A jednocześnie robiąc, sadząc tę łąkę, podlewając ją, mamy wciąż takie przekonanie, że nasze projekty mają niewystarczający zasięg, że nie są wykorzystywane dla ludzi w taki sposób, w jaki mogły być. Mogły być wykorzystywane, biorąc pod uwagę ich potencjał, nakład pracy, ale też środki finansowe, które na te projekty wydaliśmy. Oczywiste jest to, że ani ja Państwu nie opowiem o każdym z tych kwiatków, ani Państwo wcale byście tego nie pragnęli, żeby ta opowieść tak wyglądała. Dlatego przygotowałam dla Państwa bukiet. Jest to bukiet subiektywnie wybrany przeze mnie i przez moich kolegów, czyli kierowników poszczególnych działów. No jak widzicie, ten bukiecik jest skromniutki w porównaniu z całym potencjałem łąki, no ale na miarę tych 20 paru minut te najważniejsze zadania Państwu przedstawię. Z taką intencją, żebyście Państwo właśnie z takim koszykiem kwiatów, możliwości, ofert, planów, zadań stąd wyszli. Ale kiedy będę Państwu te obrazki pokazywała i troszkę o nich opowiadała, to mam dla Państwa zadanie. Nie, to nie brzmi dobrze. Mam do Państwa prośbę. Chciałabym, żebyście Państwo próbowali przy każdym z tych obrazków, przy każdym z tych projektów obrazkowo ilustrowanych, odpowiedzieć sobie na pytanie, w jaki sposób ja mogę ten kwiatek i gdzie ofiarować. Co ja mogę z tym zrobić? Gdzie ja mogę to wypromować, upowszechnić, lepiej pomóc? Czy wziąć, zapakować do koszyka i gdzieś to dalej rozpakować w swoim miejscu pracy, pomocy, w swoim życiu zawodowym, a może prywatnym? Czyli obrazek i Państwo sobie uruchamiacie myślenie, gdzie ten obrazek, gdzie ten kwiatek i komu ofiarować. No dobra, zacznę od... Spadło, niech leży. Zacznę od kwiatka, bez którego no nie ma żadnej konferencji naszej. System rekomendacji programów profilaktycznych. Państwo go doskonale w tym gronie znacie, ale on potrzebuje bardzo wsparcia i bardzo potrzebuje upowszechniania. My też to zauważyliśmy i bodajże 2 lata temu przygotowaliśmy publikację, która o systemie rekomendacji, o dobrej profilaktyce opowiadała i została skierowana do każdej szkoły podstawowej i do każdej szkoły ponadpodstawowej. Ale to wciąż za mało. Dlatego Państwa, moja prośba do Państwa, upowszechniajcie, zachęcajcie autorów programów autorskich. No tak, żeby ten program i system rekomendacji był szeroko upowszechniony. Skoro zaczęłam od dzieci, od młodzieży, to zostańmy przy tej grupie naszych odbiorców, przy tej grupie adresatów naszej dostawy kwiatów. I chcę zwrócić Państwa uwagę na kampanię, która już trwa od jakiegoś czasu, Pierwsze kroki w cyberświecie. Ta kampania pierwotnie była zaadresowana do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, ale w kolejnych odsłonach poszerzyliśmy tę grupę i w tej chwili adresujemy do grupy dzieci, do rodziców i do dzieci w wieku 7-9 lat. Oczywiście celem tej kampanii jest to ograniczenie używania
cyfrowych narzędzi przez dzieci i młodzież, ale doskonale wiemy, że to się nie uda bez rodziców, którzy będą wprowadzać normy, wartości, ale także będą towarzyszyć dzieciom w tym odkrywaniu zasobów cyberświata, dlatego podoba mi się to hasło pierwsze kroki w cyberświecie, zróbmy je razem. Bardzo fajne zaproszenie. Muszę Państwu powiedzieć, że ja mam dzieci, mam dwójkę dzieci, lat 11 i 17, no i za mną są doświadczenia dwóch szkół podstawowych. W żadnej z tych szkół nigdy ani mailem, ani na Librusie, ani na zebraniu z rodzicami, z wychowawcami nie dostałam żadnego pakietu edukacyjnego. A przecież miło by było otworzyć Librusa i przeczytać: Szanowni Państwo, polecam Państwu szczególną uwagę, taką i taką stronę internetową. Możecie się tam dowiedzieć, jak chronić swoje dziecko, jak wspierać, jak być uważnym, jak rozpoznawać pierwsze sygnały. No tutaj możemy sobie zrobić pierwsze sygnały do każdego prawdopodobnie zachowania ryzykownego. To się nie dzieje. Nie musimy płacić za Librusa, bo nie chcemy. Zresztą ja w ogóle tych ogłoszeń w ogóle nawet nie czytam, bo ciągle na tym Librusie coś tam skacze, jakieś reklamy. Ale jeżeli dostaję wiadomość od jakiegokolwiek nauczyciela, to ją otwieram. Może to jest jakiś pomysł. Oczywiście każda nasza kampania zawiera w sobie element upowszechniania, edukacji, ale bez Państwa nie dotrzemy tak daleko i tak szeroko, jakbyśmy tego chcieli. Obejrzyjcie tę stronę przy może porannej kawie. Tam jest bardzo dużo materiałów dla dzieci i dla rodziców oraz dla nauczycieli, wychowawców. Ważną i bardzo dostępną formą pomocy jest pomoc telefoniczna. No, dlatego, że przez telefon możemy dawać wsparcie, dostarczać wiedzy, tak, czyli tych wszystkich informacji o naturze zjawiska, o miejscach pomocy, a niektóre z telefonów mogą też w swojej ofercie mieć interwencje. A zatem w jaki sposób możecie Państwo upowszechnić te nasze projekty? Projekt numer 1. 95 rok, powstaje ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie, niebieska linia. Telefon jest całodobowy i bezpłatny. Zapewniamy komunikację w języku angielskim i rosyjskim. To była a propos wczorajszego postulatu, żeby był język ukraiński, ale okazuje się, że ten język rosyjski jest wystarczający. Działa poradnia prawna, poradnia mailowa, strona internetowa. Można z nami pogadać przez Skype'a. Mamy też bazę danych z różnych placówek pomocowych i działa też poradnia dla służb, tak? No bo system przeciwdziałania przemocy to nie jest tylko system oferujący pomoc dla osób doświadczających przemocy, ale też pomoc dla osób, które w tym systemie pracują. A zatem kolejny kwiat do Państwa dyspozycji, do Państwa koszyka. Mieliśmy, jak to fajnie zabrzmiało, powinnam powiedzieć, KBPN miał ogólnopolski telefon zaufania narkotyki, narkomania i przekształcił go w telefon zaufania uzależnienia. No to było naturalne, jedna instytucja, więc po prostu uzależnienia. W jakich godzinach działa Państwo wiecie? Promujcie go w różnych miejscach. Nie chcę tego podpowiadać, bo to jest moja prośba do Państwa, żebyście myśleli, gdzie te informacje możecie umieścić. Możecie też robić zdjęcia, ale ta prezentacja jest też na pendrive'ie. Więc też możecie sobie tam po prostu, no nie wiem, czy ona jest w wersji edytowalnej, czy nie, ale na naszych stronach sobie po prostu możecie te logo tych wszystkich instytucji, tych wszystkich telefonów znaleźć. Telefon zaufania uzależnienia behawioralne, tak? Też ważne miejsce, a skoro już się przeniosłam do uzależnień behawioralnych, to warto polecić Państwa uwadze i promocji stronę internetową uzależnieniabehawioralne.pl. Tam jest tak dużo różnych ciekawych i badań, i publikacji. No i działa też poradnia internetowa. I ostatni z telefonów, pomarańczowa linia. Sama pamiętam, jak przyszłam do pracy w PARPA i dyżurowałam w tym telefonie. Telefon dla rodziców, dzieci pijących. Mówimy dla rodziców, ale tak naprawdę też dla wychowawców. Dla tych, którzy chcieliby się czegoś więcej w tej sprawie dowiedzieć. No i teraz dobra praktyka. Mamy kogoś z Lublina? Dobrze. No więc jak już napisałam część tej mojej prezentacji, to poszperałam trochę w internecie, pomyślałam sobie, no to poszukam może rzeczywiście, no czy ktoś to udostępnia, czy nie. No i proszę bardzo, cudowna, dobra praktyka.
ROP z Lublin na swojej stronie informuje o tym, że Krajowe Centrum rozszerzyło działalność telefonu i że mamy jeden telefon zaufania uzależnienia. Znalazłam kilka takich miejsc. Pokazałam Państwu ROPS, ale trafiłam też na malutkie gminy, których nawet nazwy nie pamiętam i nawet nie wiem, gdzie się znajdują. Ale to cudownie, że na ich stronach znalazła się informacja o jakichś telefonach zaufania, które my prowadzimy. Nie jesteśmy dla siebie konkurencją. Państwo lokalnie macie punkty konsultacyjne, które mają telefony zaufania, stowarzyszenia, które prowadzą telefony, ale no, chodzi jakby zawsze o zwiększenie dostępności. No i o to, że nasze telefony, przed telefon pogotowia niebieska linia jest po prostu telefonem bezpłatnym. Dalej polecam Państwa uwadze, platformę internetową ePop, tak? Narzędzie wspierające osoby, które chcą ograniczyć spożycie alkoholu. Stoi za tym grupa ekspertów, a chyba na jej czele warto wymienić panią profesor Basię Będkowską-Kurpałę. Ta aplikacja, no jest taką aplikacją, która pomaga, ja nie lubię tego określenia samoleczenie, no po prostu pomaga wprowadzić w swoim życiu pożądaną zdrowotnie zmianę. Ona oferuje taką pracę na 6 miesięcy i to jest taki przykład arkusza samoobserwacji. W tym arkuszu trzeba zapisywać, no oczywiście przy pomocy porcji standardowej, ilość spożytego alkoholu. To dla niektórych może być trudne, dlatego ta aplikacja podpowiada kalkulator, który za nas tę ilość wypitego alkoholu spożywa. A ta czerwona linia, którą Państwo widzicie, to jest to odcięcie pomiędzy piciem o niskim ryzyku szkód, a już właśnie przekroczeniem tego. Picie nigdy nie jest bezpieczne, ale no jest. Mam jakieś rekomendacje, które mówią o tym, kiedy picie może być piciem o niskim ryzyku szkód. W roku 2007 Parpa pierwszy raz zrobiła kampanię Ciąża bez alkoholu i temu tematowi jest dedykowana kolejna nasza strona internetowa. Oczywiście mówię strona internetowa, ale zawsze mam na myśli bogactwo materiałów, które się tam znajdują. Zostało jeszcze 10 slajdów, także spokojnie, nie przedłużę czasu. No i właśnie to jest kolejna strona, tak? Strefa rodzica, na temat FASD, strefa dorosłych z FASD, wychowawcy. Dużo materiałów, ja pokażę Państwu dwa. To są bezpłatne publikacje do pobrania. Dosyć, przeczytałam od deski do deski, to niektóre fragmenty dwa razy, książkę współautorstwa pana Krzysztofa Liszcza. Tą drugą też przeczytałam, ale no, nie aż tak dokładnie jak tę pierwszą. Obie są doskonałe, fenomenalne, profesjonalne. Tak, i też są tak ważne. Dlaczego? FASD jest najbardziej rozpowszechnionym w Europie niegenetycznym zaburzeniem neurorozwojowym. Tak? Te dzieci albo otrzymują diagnozę bardzo późno, jeśli w ogóle dostaną taką diagnozę, albo otrzymują diagnozy błędne. Spektrum autyzmu, no różne inne diagnozy, ale nie tą właściwą. Dlatego pytanie jest takie, czy możecie Państwo przekazać informacje o tych publikacjach do szkół? Czy taki newsletter z tego zebranego z pola kwiatów, bukietu kwiatów, możecie Państwo przekazać do różnych miejsc, o których sobie myślicie? Na pewno wśród tych miejsc znajdują się szkoły. Przeszliśmy do publikacji, więc przez chwilę zostańmy. Będzie kolorowo. Publikacje dotyczące problematyki uzależnień behawioralnych. One są akurat dedykowane do populacji ogólnej. Zwróćcie Państwo uwagę, to jest fajne. Internet, taka instrukcja bezpiecznej obsługi. Też chcę powiedzieć, że te publikacje oczywiście one są bezpłatne i możecie Państwo otrzymać od nas oczywiście prawnie regulowaną licencję, gdyby ktoś z Państwa chciał ją sobie no, wrzucić do drukarni, po prostu wydrukować, bo tak po prostu wydrukować na drukarce kolorowej to Państwo możecie, bo sobie ściągacie plik w PDF-ie i drukujecie. I to jest, znaczy wszystko jest fajne, ale polecam też Państwu uwadze na się taki poradnik dla rodziców. Przecież to może być załącznik do informacji na Librusie, do maila. Ja tak się czasami zastanawiam, jak nauczyciel ma taką motywację, żeby im poinformować o tym, że moje dziecko zapomniało zmienić butów, co jest niewątpliwie szalenie ważne, a nie ma czasu, żeby mi przysłać jakąś ciekawą informację na temat właśnie jakiegoś projektu Dziecko w sieci, prawda? I to jest jakoś zmieniające, że jest jakaś energia, żeby usiąść, otworzyć, wybrać mnie z całej listy rodziców i o tym mnie poinformować, a nie, okej, to też jest ważne, ale rozumiecie Państwo, że to jest też ważniejsze dla zdrowia psychicznego.
W zakresie uzależnień behawioralnych mamy też publikacje dla profesjonalistów. Tu jest tak kolorowo, ponieważ ja chcę Państwa przytłoczyć tą ilością publikacji, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu, żebyście tam sobie po prostu pozaglądali. Kolejne dwa projekty są przykładem na integrację działań. Otóż no, jakby obydwie instytucje, KPPN i PARPA, wiedziały, że policja nie może być jedyną instytucją odpowiedzialną za bezpieczeństwo na drogach. Dlatego KPPN uruchomił taką kampanię Bez chemii na drodze. I to jest też pakiet szalenie ciekawych materiałów. Zobaczcie Państwo, tutaj mamy na przykład scenariusze zajęć z uczniami. Na tej podstawie można naprawdę przygotować ciekawe zajęcia edukacyjne. Tak? One to nie są programy, które są w bazie programów rekomendowanych, ale nie wszystkie muszą być i też no, jest to swego rodzaju taka edukacja. A PARPA robiła kampanię Powstrzymaj pijanego kierowcę. Na tej stronie znajdują się dwie ważne publikacje, znowu do bezpłatnego pobrania. Bez ryzyka na drodze, materiał edukacyjny dla kierowców. Przecież Państwo macie w gminach swoich szkoły nauki jazdy. Dlaczego właśnie nawiązując współpracę z gminą nie można zaproponować, żeby przygotowali, wydrukowali takie publikacje po to, żeby trafiły do, no na pewno do instruktorów, ale najlepiej to, żeby trafiły do kierowców. No i ta druga publikacja, ta na niebiesko, ta niebieska jest przeznaczona dla uczestników kursów reedukacyjnych, tak? Też możecie Państwo zadbać o to. No i obiecałam, że będzie film. No to będzie jeden film. Zostało jeszcze 5 slajdów. Poproszę o włączenie filmu i zgaszenie światła, jeśli się da. Bo zapraszam Państwa na imprezę. Taką bardziej dynamiczną miałam na myśli imprezę. Damy jeszcze czas. Jak nie, to właśnie... Jeszcze raz? No tak, no to impreza jest, nie możemy przy takim świetle. Troszkę chociaż. 2 minuty trwa ten film, więc warto. To nie jest 30-sekundowa reklama. O, od razu się zrobiło przyjemniej. Kochani! Przepraszam, ale ja już muszę jechać. No. Janek, zostań tam. Coś się stało? Dobrze się bawisz? Ja jestem stary. Ale mam tu spotkanie z klientem. Wiesz, muszę się wyspać. Nawet klient? Tak, muszę dać dobre zlecenie. Dopijam piwo, już mnie nie ma. Gdzie ja mam kluczyki? Nie chcesz chyba jechać do domu samochodem? A jak żyć znaczy? Rano jadę do klienta prosto z domu. No ale przecież piłeś alkohol, to nie możesz prowadzić. Daj spokój. Wypiłem 2 piwa, to przecież nie jest żaden alkohol. Nie. No co ci chodzi? Panowie, co się dzieje? No słuchaj, chcę wracać do domu samochodem, a pił przecież. Co się ciebie stary, no? Znamy się tyle lat, że mogę ci to wprost powiedzieć. Nie możesz pojechać samochodem. Zamówimy ci taksówkę. Jutro muszę jechać do klienta. A złapie cię policja, zabierze prawo jazdy i nie pojedziesz nigdzie. A jeszcze jak po pijaku spowodujesz wypadek, pójdziesz do więzienia. Ja wypiłem tylko 2 piwa. Co z tego, ale to jest też alkohol. A poza tym policjant nie będzie się ciebie pytał, co piłeś, tylko ile masz promili, prawda? No dobra, to co ja zrobię z samochodem? No, to bez sensu. Bez sensu to żebyś stracił prawo jazdy albo żebyś poszedł do więzienia. Samochód zostawisz tutaj, a jutro się tym zajmiesz. No naprawdę, stary, tak będzie lepiej. Okej, przekonaliście mnie. Zostawię sam. Super, dobra decyzja. Zawsze reaguj, gdy widzisz, że ktoś chce prowadzić samochód po alkoholu. Pamiętaj, twoja zdecydowana reakcja może uratować komuś życie. Dowiedz się więcej o kampanii Powstrzymaj pijanego kierowcę na www.powstrzymaj.pl. Dziękuję. Tych filmów jest więcej, ale po więcej zapraszam na stronę. Obejrzyjcie Państwo, no i pomyślcie, gdzie, komu ten film można wysłać, komu stronę można wysłać, linka, kto to i gdzie może pokazać. Jeden z naszych ostatnio posadzonych na łące kwiatków, dokładnie w tym roku go posadziliśmy, mam nadzieję, że będzie nam kwitł, to jest e-gazeta zaadresowana do samorządów gminnych.
Ktoś już tutaj wypowiedział, że samorządy gminy, i to była prawda, mają ponad miliard kasy w złotówkach na rozwiązywanie problemów uzależnień. No i warto, bardzo zależało mi na tym, żeby utrzymywać z samorządami bieżący kontakt. Żeby to była forma e-gazety, a nie forma papieru, który musi najpierw iść do drukarni, na pocztę. A tu chodzi o taką sytuację, w której jesteś subskrybentem i dostajesz informacje. O, właśnie się coś nowego pojawiło, muszę to przeczytać. Jakieś nowe stanowisko Krajowego Centrum. Jakieś coś się wydarzyło, co jest istotne dla moich działań. Tak wygląda strona, mamy tutaj wywiady z ekspertami. Krótkie wywiady, bo chodziło o to, żeby to nie były webinary, które trwają po 40 minut. To nie znaczy, że to jest złe, tylko to jest inna formuła. Chodzi o takie krótkie wypowiedzi ekspertów, trwające 8 do 10 minut, czasami krócej, na jakiś dany temat. No i zachęcam Państwa do tego, żebyście wypełnili stosowny formularz i dołączyli do strategii JST. Strategię JST, strategię jednostek samorządu terytorialnego. No i wreszcie zapraszam Państwa do korzystania z naszych ofert w zakresie doskonalenia swoich kompetencji i zdobywania nowych umiejętności. I mam tutaj takie dwa źródła informacji. Po pierwsze nasz Facebook. Przy okazji dołączcie Państwo do grona już ponad 12 tysięcy osób, które polubiły naszego Facebooka, czyli uzyskały dostęp do bieżących informacji. A to jest w ogóle aktualny projekt zaadresowany do psychoterapeutów uzależnień. Będzie tam kilka czy kilkanaście nawet organizowanych webinarów. I również aktualne zaproszenie na konferencję leczenie uzależnień i do zgłaszania swoich wystąpień. Czyli szukamy tych informacji na naszym Facebooku, zaglądamy na stronę internetową. Na naszym Facebooku informujemy o różnych szkoleniach. Tu jest akurat w sprawie przemocy. Na naszym Facebooku udostępniamy Państwu materiały edukacyjne. Dostaliście raport, ale jest dostępny też w wersji elektronicznej. Może jest tak, że przygotowując jakąś diagnozę, wystąpienie, będzie Państwo potrzebowali jakiś wykres, to sobie go spokojnie podając źródło możecie wyciąć. Ja nawet uważam, że dobrze sobie, no z tego Facebooka, bo tam trudno znaleźć coś, jak coś było bardzo daleko. Pojawia się jakaś ciekawa informacja, to ją sobie zasejfujcie, ściągnijcie do pliku Facebook KCPU. No i na naszym Facebooku są też relacje z konferencji. To jest zdjęcie z konferencji z ubiegłego roku. Jak ktoś z Państwa nie był i chciałby dowiedzieć się, dlaczego ja trzymam w ręku nóż i co w tym czasie mówi dyrektor, to zapraszam do odkrycia tej tajemnicy na Facebooku Fundacji Res Humane. A zatem, drodzy Państwo, chciałoby się powiedzieć, bierzcie, upowszechniajcie i pomagajcie, bo temu nasze projekty służą. Ale zanim one pomogą, no, muszą być przez Państwa wzięte i gdzieś dalej przekazane. A bukiet, który tutaj przygotowałam, jest nie tylko zestawem naszych zasobów, ale też jest podziękowaniem dla Państwa za pracę, którą w tym systemie wykonujecie i się z nami tą swoją pracą dzielicie. Dziękuję bardzo. Konferencję zakończy dyrektor Piotr Jabłoński, którego zapraszam tutaj. Dziękuję. Proszę Państwa, i tak szczęśliwie dobrnęliśmy w zasadzie do ostatniego momentu naszego spotkania. I pozwólcie Państwo, że jakoś spróbujemy zakończyć te nasze trzydniowe prawie rozważania, bo nie chcę powiedzieć męki. Ja, proszę Państwa, wsłuchując się w niektóre głosy, rozmawiając nie ze wszystkimi, ale z niektórymi, zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszystkich zadowoliliśmy. Po zeszłorocznej konferencji dostaliśmy sporo głosów, że konferencja fajna, ale za dużo alkoholu. Spodziewam się, że w tym roku będzie konferencja fajna, ale za dużo o narkotykach. Ale proszę Państwa, jak pewnie śledzicie te wszystkie wydarzenia medialne, to widzieliście, chyba podzielacie nasz głos, że musieliśmy o tych sprawach coś więcej powiedzieć,
Jak również wprowadziliśmy do programu większy element związany z kwestią podaży narkotyków, tych zmieniających się scen narkotykowych, tego, żebyśmy my też jako profilaktycy, terapeuci, pracujący w różnego rodzaju instytucjach zajmujących się przeciwdziałaniem uzależnieniom, żebyśmy też mogli spojrzeć od tej strony drugiej, jak wygląda nie tylko to, co nazywamy ograniczaniem popytu, tak się brzydko nazywa to, co robimy, ale również i ograniczanie podaży, te rynki narkotykowe, które się bardzo zmieniają i zmienia się przecież również struktura narkotyków w Polsce. Te katynony, które dominują w tej chwili, to jest absolutnie coś nowego, co na pewno będzie się przekładało na kwestie leczenia, terapii, ale również i na wiele innych i innych zadań. Dlatego zdecydowaliśmy się na taki program, który dotknie właśnie tych kwestii, a one są jeszcze z jednego powodu ważne, dlatego to gdzieś tam może nie wybrzmiało, ale od stycznia, 1 stycznia 2025 roku Polska przez pół roku będzie przewodniczyła Radzie Unii Europejskiej i będziemy również odpowiadali za politykę narkotykową i będziemy również prowadzili szereg działań związanych właśnie z przeciwdziałaniem zarówno przestępczości narkotykowej, jak i tych kwestii zdrowotnych, społecznych czy kulturowych. Także proszę Państwa, stąd taka konstrukcja tego programu. Chciałbym jeszcze o jednej rzeczy się tak na szybko odnieść. Padły tu takie słowa i prawdziwe o tym, że być może my za mało, my myślę o KCPU, za mało dbamy o swój wizerunek. A pani dyrektor Łukowska, mam wrażenie, że świetnie próbowała pokazać, zachęcić do tego, żebyście zobaczyli, jak wieloma sprawami się zajmujemy, jak wielkie są też nasze możliwości w współpracy z wami. Ale sobie tak pomyślałem w którymś momencie, że wiecie, to jest tak, to jest rzecz, którą ja zresztą od lat słyszę, na przykład od wielu moich kolegów, że nie dbam o PR, że za bardzo się koncentruję na różnych rzeczach, tak? Ale ja sobie też zdaję sprawę z czegoś takiego i wybieram, bo jakby to powiedzieć delikatnie, sukcesy to my, porażki to oni. I tak jest. I ja sobie tak myślę, no to taka jest natura ludzka. Ale proszę Państwa, ktoś z Państwa, tu padły słowa, fundusz rozwiązywania problemów hazardowych wpłynął na przykład na możliwość dostępu do dużych pieniędzy i realizowania różnego rodzaju projektów badawczych. Komu to zawdzięczamy? Nam. A tak naprawdę zawdzięczamy to nam, ale kto pamięta o tym, że to zadanie prowadziło Krajowe Biuro, a twarzą tego była pani Danusia Muszyńska. I takich rzeczy mógłbym wiele jeszcze pokazać. O Fredzie bardzo dużo dobrych słów. A kto go sprowadził do Polski? Krajowe Biuro. Więc czasami być może nie mamy takiej łatwości czy umiejętności chwalenia się. Ale wolę to, że w sumie inspirujemy, wspieramy, finansujemy, pomagamy rozwijać się różnego rodzaju działalnością, instytucją, programom, bo to jest ważniejsze, bo to wy i te tysiące ludzi, które zajmują się przeciwdziałaniem uzależnieniom, to wam ma służyć nasza praca i przekładać się na tą właśnie tą bezpieczniejszą i zdrowszą Polskę, a nie promocji nas. Od czasu do czasu powiecie miłe słowo i to jest fajne. Także chciałbym podziękować w tej chwili wszystkim, którzy jakby przyczynili się do zorganizowania tej konferencji. Chciałbym bardzo podziękować za program i za pracę nad programem pani profesor Klingemann, panu profesorowi Wojnarowi, panu profesorowi Jastrzeszewskiemu i wielu innym osobom, które pracowały nad tym. Chciałbym oczywiście podziękować Rescumane za jak zwykle świetne przygotowanie techniczne, organizacyjne.
Chciałbym podziękować również moim koleżankom i kolegom z Krajowego Centrum, którzy włożyli bardzo dużo wysiłku w organizację tej imprezy. Wam wszystkim za fajną atmosferę, za te wszystkie rozmowy kuluarowe, za te inspiracje, za różne fajne uwagi, również za słowa krytyczne. Mam nadzieję, że one znajdą się również w waszych formularzach ewaluacyjnych, co zawsze nam pozwala trochę lepiej przygotować się do kolejnych zadań i kolejnych konferencji. I tak naprawdę teraz to już chcę tylko wam jeszcze raz podziękować, życzyć dobrej, spokojnej, bezpiecznej drogi do domu i mam nadzieję, że w przyszłości będziecie jeszcze wiele, wiele razy mogli się cieszyć kolejnymi konferencjami organizowanymi przez KCPU. Bardzo dziękuję.